Zakochani w Tarnowie to najnowszy projekt Stowarzyszenia Kanon, który połączy w sobie sztukę, rozrywkę, teatr i film. Przeznaczone, jak sama nazwa wskazuje, dla zakochanych. Przygotowaliśmy od samego początku ten program, który będzie tak naprawdę promował wszystkie te momenty w życiu lub też zachęcał do spędzania wspólnie czasu. Oczywiście chodzi o, na początek, nasze kolacje dla zakochanych. Ten pomysł, który powstał i otrzymaliśmy również pozytywną opinię tych firm, które zaprosiliśmy do projektu partnerskiego, uruchamiamy już w przyszłym tygodniu, w pierwszą akcją promocyjną i mam nadzieję, że spodoba się Tarnowianom i będzie to nasza, po pierwsze, taka wizytówka miasta, zachęcająca i turystów, i Tarnowian do tego, by korzystać z tych konkursów, które będziemy ogłaszać. Bo Zakochani w Tarnowie to konkursy oraz prezentacja oryginalnych pomysłów dla wszystkich, którzy chcą budować lub odbudowywać swoje relacje i uczucia z innymi. To, co jest interesujące, to jest właśnie to, że możemy mieć wspomnienia związane z miejscem, w którym się urodziliśmy. No, jednym na pewno z ważniejszych wspomnień w życiu są miłości czy miłość, bo można mieć jedną miłość życiową albo wiele. I chcemy pomóc w tym projekcie i nasze uczestnictwo w tym projekcie jakby jest nie tyle ograniczone, co jakby pełną parą chcemy uczestniczyć w tym projekcie i nasze uczestnictwo polega na budowaniu tego pozytywnego obrazu Tarnowa poprzez udostępnienie tego stolika dla zakochanych, który będzie taką stałą formą współpracy. Będą kolacje dla zakochanych i przez cały czas trwania tego projektu, a mam nadzieję, że będzie on trwał w nieskończoność, będzie można przyjść do naszego hotelu, do naszej restauracji, jak i również do innych restauracji w Tarnowie. I będzie przygotowany specjalny stolik jeden dla zakochanych ze specjalnym menu. W tym miesiącu został uruchomiony już projekt młodzieżowy, który jest ważną częścią przedsięwzięcia pod tytułem Zakochani w Tarnowie. Będą w nim uczestniczyć dwie tarnowskie szkoły. Aby to kształtowało też różne wartości u młodych ludzi i o ile Państwo dziennikarze też często słyszą o tym albo nawet i piszą, że młodzież bywa różna w zachowaniu i w byciu codziennym, to właśnie to będzie okazja, aby ten obraz może pokazać tak inaczej, lepiej, bo młodzież to generalnie bardzo dobrzy ludzie i oni mają świetne pomysły, są w stanie bardzo wiele rzeczy nowatorsko pokazać i właśnie na to liczymy, a przy okazji no, jest to założenie współpracy młodzieży, będą też akurat w Mościcach ta młodzież jest ze sobą związana dość ściśle, lokalizacyjnie chociażby, ale to też jest kolejny argument do tego, aby ze sobą współpracować i takie wspólne działania rozwijać. Weszliśmy do tego projektu między innymi z tego powodu, że większość uczniów w mojej szkole jest spoza Tarnowa. Chcemy zaszczepić im właśnie inne spojrzenie na to miasto, że to nie jest tylko miasto dające pracę, tylko dające naukę, ale miasto, w którym warto mieszkać, warto żyć, warto realizować się. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zakochać się w Tarnowie. Julita Majewska, Tarwizja.